Miasto to miejsce, gdzie na stosunkowo niewielkim obszarze krzyżują się drogi pieszych i zmechanizowanych. Żeby zapewnić wszystkim maksimum bezpieczeństwa, żeby zapanować nad skrzyżowaniami ruchu, niezbędna jest dziś sygnalizacja świetlna. Pierwsza w Warszawie pojawiła się na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z Marszałkowską w 1926 roku. Było to tylko światło czerwone dla pieszych. Zamiast zielonego, piesi mogli przechodzić na dźwięk dzwonu. Po roku na skutek interwencji mieszkańców dzwon zamieniono na światło zielone. Dziś to skrzyżowanie wygląda zupełnie inaczej. Piesi mogą bezpiecznie poruszać się przejściami podziemnymi, ale nad pozostałym ruchem i tak musi działać nowoczesny system. Bo z dnia na dzień przybywa pieszych, samochodów i nowych rozwiązań komunikacyjnych, miejsc, gdzie musi funkcjonować sygnalizacja. W mieście jest ponad 700 sygnalizacji. Sygnalizacje nowo budowane są zupełnie innymi instalacjami niż te, które w Warszawie pojawiały się 10, 20 czy 30 lat temu. Jedyna rzecz, jaka się nie zmieniła w sygnalizacji przez te wszystkie lata, to sekwencja sygnałów. Sygnał czerwony, żółty i zielony. To skrzyżowanie, na którym w tej chwili stoimy, odróżnia się od tych starych instalacji. Po pierwsze, mamy tutaj sygnalizatory diodowe, mamy detekcję pieszych, rowerzystów, mamy poza tym inteligentne sterowanie na podstawie algorytmu, który stara się nadążyć sterowaniem za ruchem, który się pojawia na skrzyżowaniu. Detekcja dla pieszych to przyciski, które znajdują się na masztach sygnalizacyjnych. Pieszy, dotykając do przycisku, zgłasza się do systemu sterowania, otrzymuje potwierdzenie sygnałem świetlnym o przyjęciu z jego zgłoszenia do obsługi. Detekcja dla rowerzystów to również przyciski, ale również bezdotykowa detekcja za pomocą urządzeń mikrofalowych, które stwierdzają obecność rowerzysty na ścieżce rowerowej. Dla osób niedowidzących przyciski wysyłają sygnał lokalizacyjny. Z boku znajduje się rodzaj mapy opowiadającej o skrzyżowaniu. Pod spodem przycisk drgający, gdy zapala się zielone światło. Wtedy też z głośników na sygnalizatorach wydobywa się ten sygnał, informujący, że droga jest wolna. To jest nowoczesny sterownik sygnalizacji świetlnej. Ponieważ jest to urządzenie, które ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników drogi, wyposażony jest w szereg zabezpieczeń przed awariami, przed wyświetleniem nieplanowanego sygnału. Jest to miejsce, które koncentruje wszystkie informacje przychodzące z całego skrzyżowania. Informacji trafiających do sygnalizatora może być bardzo dużo. Urządzenia wykrywające, detektory, wysyłają sygnał przetwarzany przez system sterujący. Im więcej sygnalizatorów, im większe jest skrzyżowanie, tym jest on bardziej skomplikowany. Detekcja pojazdów odbywa się na kilka sposobów. Najbardziej popularnym sposobem wykrywania pojazdów są pętle indukcyjne, zatopione w jezdni, w miejscach, gdzie mamy wykrywać pojazdy. Innym sposobem wykrywania pojazdów jest detekcja za pomocą analizy obrazu wideo. Na skrzyżowaniu umieszczona jest kamera, która obserwuje dany wlot. Sygnał jest przekazywany do sterownika, gdzie następuje analiza, przetwarzanie tego obrazu i w efekcie finalnym stwierdzenie obecności lub braku obecności pojazdu w danym punkcie. Oczywiście dotknięcie czujnika czy pojawienie się w obszarze działania detektora nie jest jednoznaczne z natychmiastową zmianą światła. System musi mieć chwilę czasu, żeby bezpiecznie pomyśleć. W
W mieście stale trwa modernizacja sygnalizacji świetlnej. Tym razem na Woli, przed przejściem dla pieszych, możemy zobaczyć, jak w asfalcie umieszczane są pętle indukcyjne. Prace odbywają się w nocy, żeby powodowały jak najmniejsze zakłócenia w ruchu. W wyciętych szczelinach umieszcza się przewody. Zostaną połączone z sygnalizatorem i dalej informacja o ruchu na jezdni trafi do sterownika. Jeszcze tylko zatarcie śladów po operacji i gotowe. Prace instalacyjne można wykonywać za dnia. Już wkrótce zmodernizowana sygnalizacja na dwóch wolskich skrzyżowaniach zacznie działać. A przy Emilii Plater wymianie podlega tymczasowa sygnalizacja przy dworcu centralnym. Maszt, na którym umieszczone będą światła, ze względu na kształt i wagę, musi zostać solidnie zamocowany. Trwa betonowanie fundamentu. I znowu w nocy wymiana części starej sygnalizacji na nową. Tu świateł nie będzie. Nowy maszt mocowany jest w zastygłym już fundamencie. Jeszcze właściwa pozycja i światła na szczycie. A za dnia montowany jest kolejny nad przystankiem. Dziś te sygnalizatory już działają. Od tego wielopoziomowego węzła ulicy Czerniakowskiej z Witosa rozpoczyna funkcjonowanie nowoczesny system sterowania ruchem. Z tego miejsca, wzdłuż Czerniakowskiej, Wisłostradą, aż tam w stronę Mostu Gdańskiego. Wszystkie skrzyżowania główne i sporo pobocznych kontroluje system. Zintegrowany system zarządzania ruchem został oddany do użytku w Warszawie w 2008 roku. Obejmuje swoim zasięgiem 37 skrzyżowań sterowanych systemowo przez komputer centralny na obszarze Wisłostrady od Mostu Gdańskiego poprzez ulicę Czerniakowską do węzła Witosa, obszar przyległy Powiśla do tunelu Wisłostrady oraz Aleje Jerozolimskie od Placu Zawiszy do Ronda Waszyngtona. System przy pomocy rozmaitych detektorów zbiera informacje o tym, co dzieje się na wszystkich skrzyżowaniach i odpowiednio na to reaguje. To jedno z najbardziej newralgicznych miejsc na tym odcinku – Czerniakowska-Gagarina. Popatrzmy, tu ruch może odbywać się we wszystkich kierunkach z kilku pasm dwujezdniowych ulic. Jest czym sterować. System sam na podstawie pomiarów ruchu uznaje, czy dany program sygnalizacji działający na skrzyżowaniu sprosta warunkom ruchu, jakie panują na tym skrzyżowaniu, czy też należy ten program zmienić. Na podstawie aktualnych danych system co 3 minuty tworzy nowy program sygnalizacji i w przypadku, kiedy uzna, że trzeba na skrzyżowaniu ten program zmienić, zmiana może nastąpić w interwałach 10-15-minutowych. Zmianie może ulec długość sygnału zielonego, kolejność występowania sygnałów zielonych dla poszczególnych użytkowników na skrzyżowaniu. System w razie wątpliwości porównuje dane z podobnymi sytuacjami drogowymi z np. poprzedniego roku. W tunelu czuwają 54 kamery w obu nitkach. Kontrolują to, co dzieje się pod ziemią. Należy pamiętać jednak, że jest coś takiego jak przepustowość drogi, że nie przeskoczymy pewnych wartości związanych z ograniczeniami geometrycznymi układu drogowego. Bo po prostu będzie naraz zbyt dużo samochodów. W Alejach Jerozolimskich, od których historycznie wszystko się zaczęło, działa inny system. Steruje skrzyżowaniami od Ronda Waszyngtona do Placu Zawiszy.
W Alejach Jerozolimskich działa system, strategia sterowania TAS uwzględniająca priorytet dla komunikacji tramwajowej i szynowej. Strategia sterowania TAS oparta jest na detektorach podczerwieni umiejscowionych nad jezdnią. Przy każdym skrzyżowaniu jest na wysokości 5-6 metrów na latarni ulicznej zamontowany detektor podczerwieni, dla każdego pasa ruchu oddzielny detektor, liczący pojazdy, liczący zajętość, prędkość. W oparciu o dane z tych detektorów system zmienia programy sygnalizacji. Komputer tramwaju melduje się systemowi przed i za skrzyżowaniem. Jeżeli tramwaj jest opóźniony, system robi wszystko, żeby opóźnienie to nadrobić. Czasy ręcznego sterowania ruchem minęły bezpowrotnie. Systemy sterujące wkraczają w coraz większy ruch. Przybywa pieszych i wszelkich pojazdów, w tym rowerów. Skrzyżowania z sygnalizacją spowalniają ruch, ale za to czynią go bezpiecznym. Tak dziś musi działać nowoczesne miasto.